Paweł Kikowski, gościem King Wilki TV. Dzisiaj jesteśmy w specjalnym szczecińskim miejscu. Jest to Paweł. Filharmonia. Tak, znajdujemy się tutaj, ponieważ będzie mała niespodzianka z udziałem koszykarzy King Szczecin, niebawem, ale o tym później. Taka nieduża, dokładnie. Ale my z Pawłem usiedliśmy sobie tutaj troszeczkę z boku, ponieważ chcemy porozmawiać o koszykówce troszeczkę bardziej. Standardowo zaczniemy od ostatniego przeciwnika, czyli Turów Zgorzelec. Opadły już emocje po tym emocjonującym starciu? No tak, no. Mecz jak mecz trochę przysporzył nam nerwów i dużo emocji, ale no, fajnie jeden wieczór się pomyślało o tym, może następnego dnia jeszcze z rana, no, a teraz już się myśli o następnym przeciwniku, którym jest mistrz Polski. Stal Mediolna Góra wczoraj, nagrywamy tę rozmowę w czwartek, Stal Mediolna Góra w środę grał w ramach Ligi Mistrzów. Też bardzo wycieńczające spotkanie, ponieważ do ostatnich sekund walczył o zwycięstwo i faktycznie wygrał pierwszy mecz w Lidze Mistrzów. To dobra informacja dla polskiej koszykówki, ale też dobra informacja dla Wilków, ponieważ to spotkanie kosztowało trochę więcej energii mistrzów Polski. No tak, ale nie możemy myśleć, że będą zmęczeni. No, to są profesjonaliści. Grali po prostu mecz w pucharze, grali u siebie w szczególności, więc mogli spokojnie wrócić do domów i odpocząć. Mają szeroką rotację, więc nie ma co liczyć na ich zmęczenie. Raczej można troszeczkę liczyć na to, że będą pewni siebie, może za mocno pewni. No właśnie, chciałem cię zapytać o te mecze z Zieloną Górą, ponieważ King to jest trzeci sezon zespołu ze Szczecina w Ekstraklasie i było już sporo spotkań ze Stalmetem Zielona Góra i były też takie momenty, ty jesteś od początku w tej drużynie, więc na pewno pamiętasz, w których było naprawdę blisko, może nie chcę powiedzieć pokonania, ale walczenia ze Stalmetem do ostatniej sekundy o zwycięstwo. Myślisz, że ten mecz może być takim jakby specjalnym w tej historii rywalizacji ze Stalmetem? Po to jedziemy, żeby był specjalny, żeby wreszcie wygrać ze Stalmetem. Jeszcze się to nie udało. Zgadza się, byliśmy kilka razy blisko, jednak no, cały czas czegoś brakowało. Oby w sobotnim meczu nam niczego nie brakowało i żebyśmy byli bardzo szczęśliwi po zakończeniu. Taylor Brown w ostatnim pomeczowym wywiadzie, rozmowie powiedział, że wątpi w to, że jakakolwiek drużyna w polskiej lidze koszykówki będzie w stanie zatrzymać King Szczecin poniżej 70 punktów. Zgodzisz się z tym, czy to odważne stwierdzenie Taylora? Ja myślę, że to jest takie zachowawcze nawet stwierdzenie, bo 70 punktów myślę, że z naszym składem i z potencjałem ofensywnym na pewno powinniśmy zdobywać w każdym spotkaniu. Myślę, że nawet powinniśmy zdobywać 80, no ale tak jak Ty powiedział, na pewno ciężko będzie nas zatrzymać poniżej 70.